Cześć wszystkim, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon, w którym w sumie nie będziemy kontynuować żadnego wątku fabularnego. Tak jak mówiłem podczas ostatniego odcinka, będę chciał się skupić na odkryciu tych wszystkich znaków zapytania teraz, które są tutaj w pobliżu. I tą tablicę ogłoszeń. 4 się pojawiły, dobra, 1, 2, 3. Gdzie jest czwarta? Czwarta jest tutaj. Tą przy Oxenfurcie. Oxenfurt jest tutaj, to sobie przy okazji odkryję. A teraz będę chciał iść do ostatniego bastionu. Przeniosę się w sumie do wsi Arette. I udam się tutaj do tego znaku zapytania, ale jeszcze chyba... Tak, są tutaj dwa gniazda potworów. Czyli do wsi Benek będę musiał się jednak szybciej teleportować, bo tak, mamy dwa gniazda potworów do odkrycia, usunięcia i siedlisko potworów jedno. To najpierw zacznę od tych gniazd potworów, ale żeby nie przedłużać, to polecę szybko, czym prędzej do ostatniego bastionu, żeby skorzystać z teleportu i z automatycznej podróży. Całe szczęście, że jest to możliwe, niestety będę musiał popływać. No nie, jeszcze jakieś tam mędy są. Dobrze, oni mnie raczej nie zaatakują na tym odludziu, póki płynę. Dopiero musiałbym wyjść z wody i przejść koło nich, to wtedy bym aktywował ich agresję, ale póki tego nie zrobię, no to mogę sobie spokojnie przejść, także nie przedłużam, tylko lecę. Że lecimy, lecimy. No i seria Wiedźmin, już mogę powiedzieć to spokojnie, jest najdłuższą na moim kanale do tej pory. Przebiłem już Mad Maxa, który miał 70 odcinków. Wiedźmin spokojnie jeszcze ze 100 odcinków będzie miał. Łącznie ze wszystkimi dodatkami oczywiście, bo je też będę ogrywał. Dobra, gdzie te gniazda potworów? Idziemy do wsi Benek. Już nie pamiętam, na jakim poziomie są to gniazda, także trzeba będzie sobie przypomnieć, czyje to były gniazda. Czy to były gniazda Neckerów, czy to były jakieś kuroliszki? Zaraz zobaczymy. Wszystko się wyjaśni za 200 metrów. Hola, hola. Dobra. Muszę zbierać też jakieś roślinki do alchemii, żeby móc je wykonywać. Jakiś wilk sobie tu samotny siedzi, wezmę dla mięsa go chociaż zabiję. Tam jeszcze dwa, czyli watacha w komplecie, ale ich nie będę już zabijał. Niech sobie żyją wilcy, młodzi wilcy. Dobra, co to były za gniazda? Kurde, już nie pamiętam kompletnie na który poziom, czy to jest w ogóle w moim zasięgu. Zapiszę sobie grę. Tak myślałem, że to jest... Nie chodzi o Neckery. A kim ty jesteś i który masz poziom? Wiwerna, 21 poziom. Nie, to jeszcze... Żeby to jeszcze nie mój... Nie moje klimaty. Ale myślałem, że jak podlecę, to ją zabiję na strzała. Może mi się uda w sumie. A czy ja mam jakiś olej przeciwko wiwernom? Najpierw to by wypadało zobaczyć w ogóle, czym jest wiwerna. Olej przeciwko drakonidom. No i teraz można zobaczyć, czy mamy olej przeciwko drakonidom. Olej przeciwko drakonidom, czy jest on przeciw zwierzętom? To nie, hybrydom też nie. Upiory. Kurde, wampiry nie za bardzo mam. No nic, trudno. Co ja mam tutaj w ogóle? Grom? Ok, mogę skorzystać co najwyżej z gromu, który zwiększy zadawane obrażenia.
No, lepsze to niż nic w sumie, można by było tak powiedzieć. Dobra, jak będę umiejętnie robił uniki, to raczej powinienem ją ubić. Kłapnięcie miał ma. I taki to będzie odcinek. W sumie będę chciał wyczyścić te wszystkie zaległe miejsca, łącznie z tymi pięcioma znakami, czterema w zasadzie znakami zapytania. I tą tablicę ogłoszeń odkryć, ale czy mi się to uda, nie wiem, bo też nie przewidywałem takiej długiej walki z wiwiarną. Dobra, co ona tu robi? Dobra, tutaj z dala od krawędzi, bo zaraz zlecę, podejrzewam, znając moje szczęście. Nie przestajesz. Okej, dobra, muszę użyć tarczy, bo menda mi ściągnęła niestety. Zdarza się. No i znowu, dobra. Mam nadzieję, że ta druga wiwerna też jest na 21 poziomie, a nie na wyższym. Gdzie ty lecisz? Okej. Jedna wiwerna z głowy. Jeszcze jedna. Piszę sobie, żeby nie było, że zaraz mnie zabije tamta druga i będzie przypał. Gniazdo drakonidów powinien mnie zniszczyć. Okej, zobaczymy, co mi z niego wypadnie. Czy warto było w ogóle poświęcać czas na rozwalenie tego jajo potwora. Ciekawe, co mi się z niego wykluje. Dobra, biorę wszystko. Też 21 poziom, ale chyba lepsza okolica do walki. Taki płaskowyż, czyli w sumie dobry. O, dobra, żeby tylko nie spaść. Ojej, dobra, unik. I teraz grom. Idzie grom. Staram się używać też silnych ataków, żeby większe obrażenia zadawać, bo zauważyłem, że zwykłe ataki zadają po 300-400 obrażeń, a te silne nawet do 600 dochodzą, tylko wolniej się je wyprowadza. Wydaje mi się, że przy starciach z takimi przeciwnikami, no to jednak ta szybkość robi różnicę. Dobra, dajesz, chodź tutaj. Ratnął mnie, dobra, chodź tu, jeszcze raz. Okay, już połowa życia. To teraz już ta krótsza połowa została. On teraz odlatuje.
Okej, nie mam tarczy. Zapomniałem, że nie mam tarczy. To mogłoby szybko się skończyć w sumie, jakbym nie trafił. Taka różnica w poziomach. Podejrzewam, że też robi różnicę w obrażeniach. A nie chciałbym tego sprawdzać w tym momencie, czy faktycznie tak jest. Dobra, leci sobie, no to niech sobie leci. Widziałem ze sobą jakąś jaskinię. O proszę, tu jest jeszcze jakaś jaskinia z tyłu. Ciekawe co w niej jest, aż jestem ciekaw. Dobra, mamy to, szybko idę rozwalić gniazdo. Gniazdo drakonidów powinien mnie zniszczyć. No też mi się tak wydaje, a teraz... Trzeba zniszczyć gniazda, bo znowu się rozpleją. No i dobra, udało się kolejne jajo. A ciekawe co jest tutaj pod ziemią. Bo wygląda ciekawie. Co to za widoczki? Czy to jest jakieś związane z jakimś zadaniem? O nie. No tego się nie spodziewałem, to jest jakaś królewska chyba. Wiwerna królewska, ależ mi się poszczęściło. Aha. No nie wiem, czy to można uznać za poszczęszczenie się. Ale pewnie było na to związane. Na nią jest pewnie jakieś zlecenie, jakieś zadanie wiedźmińskie. Kurde, człowiek chciał sobie rozwalić dwa gniazda, a tutaj trafiła mu się wywerna królewska. Dobra, może jakieś samą oślepia przeciwników. Dobra, może tak. Aha. Czyli nie zadziałało za dobrze na tą wywernę królewską. Dobra, spróbujemy czegoś innego. Zobaczmy, jak się z... Dobra, wezmę sobie to. Ciemno, co z tymi pozorami. No, to może się okazać, że będzie odcinek pod znakiem walki z wywerną. Dwoma wywernami, wywerną królewską. Okej, szybko na puszę. Nie chciałbym, żeby mnie trafiła. W sumie schemat walki jest taki sam jak ze zwykłymi wiewernami, tylko podejrzewam, że obrażenia zadaje ze 3 razy większe. Ma więcej życia. Taki i dla was, jak będziecie walczyć na drogę ku zagładzie, no to musicie się nauczyć korzystać z zrobienia uników. Na pewno wam to pomoże. Chociaż mi też zajęło trochę czasu, zanim w ogóle się nauczyłem grać i korzystać właśnie z tych uników. Ale pomagają. O ty kurde, ale ją przeniosło niebezpiecznie blisko mnie. Kamerę pomiotało. Dobra, trzeci pasek powinien mi się udać oczyścić. Tak jest, dobra, ostatni pasek. 1/3 życia i została.
Nie, dobra, pierwsze trafienie. Drugie, nie, niedobrze, niedobrze. Dobra, co ty chcesz tam sobie robić? O kurde, jaki atak dziwny. Czyli najlepiej trzymać ją na blisko, widzę. Najbezpieczniej. Aż mi się miecz już wstępił. Kurde, trzy wiwerny i miecz do odmiany. W sensie do naostrzenia. Zdecydowanie chyba luźniejszą rozrywką jest granie w gwinta. Dobra, chodź tutaj, bo nie mam czasu. Okej. Niewiele zostało w sumie jej życia. Już bliżej jak dalej. No i leży i kwiczy. Nazywa? Wiwerna królewska. Zazwyczaj nie są aż tak wyrośnięte. Utoczyła się, napadając ludzi na trakcie. Nam wóz przewróciła, a potem pogoniła nas do jaskini. Małośmy nóg nie pogubili. Jak was zwą, panie? Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Będzie co dzieckom opowiadać. Okej, trofeum wzięte. I zobaczę, na który to jest w ogóle Zmora Kupickiego Traktu. 23 poziom. No to proszę, proszę. Udało mi się zrobić zadanie na 23 poziom, będąc na 15. Teraz jestem ciekaw, co jest w tej jaskini. Zapiszę sobie grę, bo akurat Wiedźmin ma to do siebie, że tu ciężko jest schodzić bezpiecznie. To jest jakaś jama. Okej, czyli to podejrzewam, że to była skrytka tej wiwerny. Monstrum albo Wiedźmina? Opisanie to... dobra, opisanie Wiedźmina, czy ja już to czytałem, to spokojnie. Gdzieś tam w poprzednich odcinkach na pewno znajdziecie opisanie tej księgi. Okej. Dobra, wszystko jasne. Nie będę wam zdradzał, ale znam to miejsce. Buty topiciela, nie ma tu nic ciekawego. No, jeszcze nie raz tutaj będziemy, znaczy nie raz. Może nie, że nie raz, ale... Na pewno jeszcze odwiedzimy to miejsce, o, tak powiem. Dobra, ale tutaj nie ma co szukać, w sumie jaskinia już zwiedzona. Dwa gniazda potworów przejęte, oczyszczone, nawet aż zanadto oczyszczone. Udało się też wykonać zlecenie przypadkowo wiedźmińskie na 23 poziom, o którym nawet nie myślałem w tej chwili. I może jak dobrze pójdzie, to uda mi się też dostać do... Dobra, kolejny znak zapytania. A w zasadzie znacznik do szybkiej podróży i będę musiał zrobić jeszcze dwie rzeczy w tym odcinku. A w zasadzie chciałbym zrobić dwie rzeczy. Chodzi mi o naprawę miecza. Zaraz, dwie rzeczy, naprawy miecza. No i przedostanie się w sumie do dobrego punktu wypadowego, który pozwoli mi jak najszybciej oczyścić tamte cztery znaki zapytania i tablicę ogłoszeń kolejną.
Także teraz będę się transportował gdzieś, gdzie mi ktoś naprawi mieczyk. A najlepszym rozwiązaniem na to będzie udać się do Nowigradu po prostu przy rynku. No proszę, czemu kowal jest tutaj? Myślałem, że przy rynku też jest jakiś kowal. Proszę, aż jestem zdziwiony, że nie ma żadnego kowala. No dobra. No to przeniosę się... Nie. Tu jest kowal. Dobra, do Konarów. Czemu mnie A dobra, to jest jakiś koń dziwny. Myślałem, że to płotka mnie kopnęła. Nudzi się taki biednych ludzi na chodzie. Dobra, kowal jest tutaj. On cały czas pracuje, także ciężko go złapać w ogóle, żeby on coś wykonał dla nas. Nie tak jak mówię. Ale może jak pomedytuję, to się uda go złapać. 3 godziny medytacji wystarczy. Gdzie on jest? Jeszcze trochę medytacji trzeba. To 11. Kurde, on znowu pracuje. To jest bez sensu. Po co on tu jest? Dobra. Mniejsza z nim. Lecimy do Wrońca. Tutaj ten krasnolud powinien w sumie być cały czas dostępny, także udam się od razu do niego, nie będę tutaj czekał, aż tamten przestanie pracować. I pokaż mi swoje towary, sprzedamy przy okazji sobie co nieco. Co to jest? Religia, życie, przedmiot, można przeczytać, to może niekoniecznie interesujące mnie. To do sprzedania. O, już 12 tysięcy orenów się zrobiło nagle. Nie, dobra. Bywaj. I lecimy do kowala teraz. A swoją drogą to ciekawe co z baronem, bo on pojechał z tą żoną do tego swojego znachora. I wątek się w sumie urwał. Ciekawe czy jeszcze powrócimy do tego wątku i co się tam z nim stanie, bo... Tych wyborów, jakie dokonałem podczas tej rozgrywki, to jeszcze wcześniej nie udało mi się wybrać. Także ciekaw jestem właśnie, jak to się rozwinie. Dobra, dawaj Ferguson. Chcę obejrzeć twoje towary. 550, oto stać go, żeby coś ode mnie odkupić. Ja mu chciałem sprzedać te spodnie. Dobra, mogłbym mu sprzedać. Tutaj tylko pancerz. I to też w tym sprzedam. Pancerz redańskich halabardników. To nie, niepotrzebny mi. Jeszcze tutaj. Miecz srebrny, proszę, proszę. Quen. Szansa na podpalenie plus 10% i obrażenia zwiększono o 15%. Dobra, ten co mam, to mnie chyba jest lepszy, tak mi się wydaje. To ten idzie na sprzedaż, akurat za 247. Ten o. I teraz muszę naprawić sobie rzeczy. Bywaj. I teraz wracam do znaków, do znacznika i teleportuję się tak, żeby mieć jakąś dobrą bazę wypadową na kolejny odcinek, w którym postaram się już oczyścić te znaki zapytania i jeszcze to jedno miejsce potworów w ogóle jest do oczyszczenia, ale to będzie w kolejnym odcinku.
Gdzie tu jest brama? Dali się kurwa oklepać jak nowi... I wszystko jest na szaro, tylko to siedlisko potworów i coś jeszcze ciekawego nie. Dobra, siedlisko potworów, czyli musimy tak, w kolejnym odcinku będę chciał oczyścić to siedlisko potworów i te cztery znaki zapytania sobie wykonać, to tutaj najlepszą drogą będzie iść na posterunek graniczny, dobra. No i na tym posterunku sobie skończymy ten odcinek, a jutro zajmiemy się czyszczeniem mapy już do końca i może zajmiemy się jakimś zadaniem z wątku pobocznego. A ja dziękuję wam za uwagę i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.